Zadziwiające są słowa Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii, by nie dawać psom tego, co święte, i nie rzucać swych pereł przed świnie. Pan Jezus odnosi te słowa bardzo konkretnie do faryzeuszów, do ludzi, którzy traktowali Słowo Boże przedmiotowo, instrumentalnie. Porównuje ich do szczekających psów i nieczystych świń. Jednocześnie Pan Jezus próbuje nam powiedzieć bardzo ważną prawdę, że są rzeczy, których nie da się sprzedać, są rzeczy, których nie da się kupić, są rzeczy, których nie można podeptać. Największą wartością dla nas, chrześcijan, największą perłą jest Słowo Boże. Słowo, które daje nam życie. Są ludzie, którzy to słowo traktują dość instrumentalnie. Niedawno ulicami Warszawy przeszła Parada Równości. Pośród wielu haseł, które były głoszone przez tą manifestację właściwie grzechu, rozpusty, cudzołóstwa, były także słowa wyjęte bezpośrednio z tekstów Pisma Świętego. Uczestnicy tej manifestacji wołali: nie lękajcie się, wzywali do miłości bliźniego. Ale tak naprawdę ta dobra nowina, którą przecież jest Boże Słowo, została przez nich wykorzystana instrumentalnie. Są ludzie, którzy wybierają tylko to, co jest im potrzebne, zapominając, że Słowo Boże ma nas zbawić. Zapominając, że poprzez Słowo Boże mamy stawać się ludźmi bliskimi Panu Bogu. Dlatego też Pan Jezus zachęca nas dzisiaj, abyśmy wchodzili przez ciasną bramę. Co to znaczy? To znaczy, żebyśmy nie traktowali Ewangelii wybiórczo, żebyśmy traktowali ją w całości. Ona czasem jest trudna. Czasem nie pasuje dla naszego życia, moglibyśmy powiedzieć, jest ciasna, ale to jest jedyna droga do szczęścia. Szeroka brama, jak mówi Pan Jezus, prowadzi do zguby. Choć być może żyje się łatwiej, choć być może można wszystko usprawiedliwić, nawet Słowem Bożym. I można to usprawiedliwić, i można usprawiedliwić to wszystko także we własnych oczach. Tymczasem mamy wchodzić wąską bramą. Bóg pragnie nas zbawić, ale to zbawienie nie wynika z naszych zasług. Ono jest darem Boga. Dlatego przechodźmy zawsze przez wąską bramę, czyli wypełniajmy wolę Bożą.